Cześć czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku za Xen. Wybaczcie, jeżeli trochę mnie gorzej słychać, albo jeżeli coś na szlebie mikrofonu, tą osłonkę. No i cóż, może... tak, po ostatniej aktualizacji trochę mi spadałem FPS, jeżeli chodzi o grę. No nic, damy jakoś radę. Ostatnim razem przecisnąłem się przez tą małą szczelinkę w postaci łodzika i dalej będziemy mieli walkę z mnóstwem, po prostu mnóstwem jaszurek. Także już ciągnę miecz. Idziemy na pierwszego. Halobry. Okej. Okay. Łapnął ten. Ta jest, jaszur wojownik. Się trochę cofnijmy. No dawaj, pokaż na co cię stać. No i pięknie. Pierwszy z wielu zauczony. Miał nawet całkiem dobre fanty. Dobra, wychodzimy. W którą stronę teraz pójść? Chyba pójdę tam. Korytarz zdaje się być krótszy, a nie pamiętam w sumie, jak to było z tymi korytarzami. Tam jest chyba jakieś przejście na górę. Zobaczyć czy zostawić? A, weźmy, zobaczmy. Wyjmę uzbrojenia. Coś tu jest. Coś tu jest. Dwóch żołnierzy, dwóch żołnierzy. Dzień dobry panom. Jaszczur wojownik. No, come on. Stawcie się jeden z drugim, będę mógł was ciosać po kolei. Tak, trząść tą, trząść. O kurczę. A to ham jeden. O, się nie dał. Ten już się nie dał. Tam może na trzy strzały. Tak, 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 tak. O, ty dziadu. Oby zginął facet w końcu, kurczę. I tym mieczem namachać. Okej, okay, poszedł. Schowaj miecz, to ich obłupimy ze wszystkiego, dawać miecze. Miecze są z opianu. Jak nam mówił kowal, jest dosyć kruchy, ale w połączeniu ze złotem nabiera odpowiednich właści. O proszę, wbiliśmy się gdzieś wyżej. Zobaczmy, gdzie to wyżej jest. O, tutaj balkonik. Dobra. Sobie kurczę z mieczykiem, bo tam tak trochę niepewnie. Tam ktoś jest. Wojownik. Dobra, się go zneutralizuje. Dzień wojownik. O, jest korba jakaś. No chodź. Odźwierny. Jest chyba mocniejszy. Ale 2,5 stówki i tak za niego zgarnęłem. Jaszczurzy miecz podnosimy. Odźwierny miał klucz. Jak to odźwierny? No to korba. No i chyba jesteśmy w domu. Tak. Jest otwarta brama. I opad... No i dobra, no i okej, okay, zaraz tutaj wejdą wojsko ze świątyni. My sobie łykniemy jakiegoś potka na życie. A niech się tam pozabijają. Jakoś nie przeszkadza mi to, żeby no, się tam tłuc. Poziomów aż takich dużych nie muszę już mieć. Oj, 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 oj. O, dobrze. Gra z 5 FPS-ami jest trudna. Uwierzcie mi na słowo. A jak tego nie trafiłeś? Normalnie wlazłem w gościa. Wlazłem w gościa. Normalnie nie trafiłem. Tak, dziękuję. Tam coś słyszałem. A tam raczej nic nie ma. Okej, okay, chowamy. Ja szczególnie bierzemy wszystko, co miałeś. Gdzie masz?
Nasz użyteczek jest. Możemy lecieć dalej. Dobra. Tu mnie jeszcze nie było. Czy ja coś znajdę tu ciekawego? Żeby poszukać, muszę mieć co odłożyć. Czy coś tu jest godnego uwagi? Chyba tak niekoniecznie. Jakieś miejsce spoczynku. Nieważne. Zupełnie. Nawet tutaj mam przedsionek. Zejdźmy na dół. Zejdziemy, jak sobie wojownicy zakonu poradzili. Albo i nie. Oczywiście zmierzam w dłoni, bo jak żeby inaczej. No, tłuką się dzielnie. Pomóżmy im nieco. A, 250, moje. Ahaha. No dobra. Well fought. Dziwnie normalnie. Ubili tą świnię pancerną. Przyznam szczerze. Jakby umarła na stojąco. Dobra, wy się tam tłuczcie. O, dzień dobry. O, że też jakiegoś gula tu znalazłem. Przez chwilę miałem pietra. Się przyznam, bez bicia. Może na to nie wygląda, jest spokojny stoisik. Miałem pietra. A co tam jest? Tam jest chyba jakaś kolejna szurka. Nieumarły wojownik, no proszę. No proszę, nawet nekromancją się jaszczurki zmują. Co ty miałeś? W sumie nic szczególnego. Jaszczurzy miecz kolejny. Coś tu dalej? Raczej nie. Dobra, zobaczmy. Prawdopodobnie kolejny nieumarły wojownik. Nie. Ten żyje. Ten o dziwo żyje. No. Kolejna krypta. Zejście na dół. Taki cel. Tam kolejny wojownik jest. Dostałe trzeba coś ustawić. Mam chyba jeszcze jedną figurkę. Zobaczmy, czy ona zadziała. Stary po piersie. Chyba nie. Chyba jednak nie muszę jakiś popier kombinować. Widać zła waga przedmiotu. To jest już zakon większość wytłuk. Zobaczymy, czy tutaj to stare. A tam się biją. Ja też chcę się bić. Popier się zobaczymy za chwilę. Czarne świnie tam mają. A, walka rozgorzała na dobre. Masz normalnie dziw, że... Nikt jeszcze nie zginął. Ta, tu z tego jeszcze... Przed samą mieć malutkie problemy. Ta, bij. Wiem, że wolno, ale bijesz. To jest. Okej. Pozbierty, zgłosimy inkwizytora. Zobaczymy, co dalej. Niech. Gdzieś trzeba będzie ugotować duży miecz, a weźmy. Bo i czemu nie? Z ciebie jakiegoś mięcho się weźmie, tak. Dobra, dziękuję. Dobra. Inkwizytorzy Mendoza. A na pewno. Find the tomb of this Ursagor. Perhaps you will find a key there. No proszę, trzymam on. Znaczy czytał.
Tam jeszcze jest, dwóch kolegów. Dzień dobry! Kolega się zaczął bronić. Tak jest. Prawidłowo. O, tak. No dobra, tutaj żeby podnieść, będą potrzebne dwa piersia. Anyone could have opened the door, so don't think so much of yourself. Hey, got a smoke? You think if I did, I'd give one to you? Naczynie magiczne weźmy. I wouldn't give you the pox. Narażnik. Z dwa. Cztery ołtarze. Będzie sporo chodzenia, żeby otworzyć tę bramę. A za nim chyba się kryje ostatni boss. Jeśli mnie pamięć się myli. Dobra, tutaj mamy kato. Zamek. Czy pasuje do niego klucz? Od odźwiernego. A pewno, że pasuje. Zobaczmy, co jest za drzwiami. Najpierw sobie wyknijmy. Coś nie coś. Tak, jeszcze raz. Dziękuję. No i proszę. Ersygor we własnej osobie. Witaj. No. A human. At last, living flesh. After all these years. You're a spirit. I am Ersygor. The Titan Lord. Witaj, Wano. Gdzie tu znalazłeś? How did you get here? There is not the time to dwell on the past. Tani są oswobodzeni. Jak z nimi walczyć? The Titans have been released. I'm looking for a way to fight them. As I did. I had that fire in me too, and I beat them. But the seals we used to imprison the Titans are broken. A wave of magic tore them apart. Now, humanity stands on a cliff. Do you seek, human? Źródło płomienia, czy broń? A weźmy płomień. I seek the source of the holy flame. Forgive me. I have never heard of this flame. There is a flame in the monastery, a bright flame. The mages think it protects the island from the magical storms. Now I see. Titans are beings of pure magic. There's ways up into the caverns on the island. To gdzie ten tytan ognia? Where is this fire titan? Held in a trap behind the golden gate. Their prisons were supposed to hold them for all eternity. To jak potrzask może zatrzymać tytana? How can this trap hold a titan? The secret is in the crystals. They are thaumaturgic crystals. They drain magic. Jak mogę uwolnić? How can I free the Titan? So, you are thinking of using it as a weapon. I can tell you how to free it. But chyba nie tego chciałem. The answer you want. A, trudno. You must do something for me. You really think this is the time for trading? Time is all I have. Smutna. From my curse, and I will help you open the gate which leads to the fire titan. No dobra, to jak cię mogę uwolnić od klątwy? How can I free you from your curse? The gods commanded me. I was to imprison the Titans for them.
In return, they would let me outlive time itself. I accepted their offer. Hunted, I imprisoned here. But hardly had I closed the gate when the temple sank into the depths, making me prisoner in my own dungeon. I am a prisoner still. Czyli bogowie zrobili cię w trąbę. The gods tricked you. That no longer matters. Trapped forever with one of those I imprisoned. To jak została przykuta ta twoja d- How is your spirit bound to this place? The gods tied it to this place somehow. I cannot move far from my physical remains. So there is no way the curse can be broken, Jaka? That you can leave here? There is a chance. I am bound to a body, but my... Jak mogę ci pomóc? How can I help you? There is a spell which may be able to separate the bond between my spirit and body. It is a magic of the most powerful kind. No to co jest potrzebne do tego zaklęcia? Do you need something to cast this spell? The gods provided 3 servants to assist me. Zul-Utor, the priest. Zelzerat, the animal. And Zal-Zaram, the guardian. Each of them missioned to free my spirit for good. I pewnie znalazł te odłamki. And now you want me to find these splinters. You must find them. Then you can cast the spell. Release me and learn the secrets you seek. If this is really ancient magic, wouldn't I need something else to cast the spell? The soul splinters and the voice of another, anyone but me, is all the spell takes. Needing only the word of another to set me free. No, rzeczywiście. Nie za fajnie. Dobra, to gdzie mogę znaleźć twoje sługi? Where can I find your 3 servants? They are here. Okay. In the chambers of the crypt. But the chambers are barred. No nie wątpię. You will need the key. Where can I find the key? I will give it to you. Once you get inside the chamber gate. Spoko. A kiedy cię uwolnię z tytanami? And once I have freed you, you will aid me in the battle against the Titans. I will give you what you need to open the golden gate. After you Spoko. Have done what I ask. Okej. Okay. To mamy sarkofagu. Idziemy szukać... Idziemy szukać sług. Się trochę pomajtamy tutaj. Wojownik zakonu, gdzież mój drogi. Gór martwy. No dobra. Ale miał żarcie chłop. Tyle krypt. No okej. Okay. Jest ołtarzyk. Tutaj mamy to popiersie. Dobra, wróćmy je. Może zadziała. Jednak nie. To zabieram. To zabieram. Kolejny ołtarz. Czy tu zadziała po piersie? Pewnie nie. I miałem rację. I miałem rację. Tu coś mamy.
chyba się wydostałem. No wiesz, że miecz tam leży. Go podnosić. To są schody na... Tutaj są schody na dół, tak. Ten ołtarz już próbowałem po piersi, a nie zadziałał, czyli wracam do Ersidora. No i dawaj chłopie klucz, który żeś mi obiecał do tej bramy. To jest zamiar, gdzie my schodzimy. Magrobowiec, nie powiem, że nie. Tu jest. Jaszczura. To mamy wszystko. No i czas ruszać do brzegu sługi. No, weźmiemy tutaj tą pierwszą z brzegu. Komuna. Tutaj jest piedestał. Tak, po piersi jaszczura. No to dobra, z kim przyjdzie się zmierzyć? Z którym sługą? Serio? Popiołak? Serio, Simo? I to w dodatku taki nieumarły. No to luźk. Jakiś ty brzydki. Gińże, cholerie. Ktoś mi pomoże, halo? O, czy on go tutaj? Chłopcy mi pomogą. Okej, o to chodziło, odwrócenie uwagi. Nie ruszaj się, kurde, chopie! Chcę cię tylko utłuc. Doświadczenie 300, dziękuję. No dobra. Było zwierzę. Boże, co to było? Dobra, jakiś glitch. Zobaczymy, co tam dalej się wyczynia. Coś tu jest w tej komnacie ciekawego. Słyszeliśmy, zobaczmy po stołach, po wnękach. Może coś się fajnego. A nie. Nic nie ma. Dobra, sługa ubity. W kolejny sposób, ale jednak. Po pierwsze zabieram. Będziemy szli do drugiego. I weźmiemy sobie tutaj tego. No i moi kochani, na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.